Poniższy opis dotyczy filmu pod tytułem Fundusze Europejskie, łatwiej po nie sięgnąć. Przed nami pojawia się mężczyzna w białym fartuchu. W tle widać dziesiątki sękaczy. Po lewej stronie ekranu pojawia się duży niebieski napis z białym cieniem – Łukasz. W kolejnym ujęciu widzimy siedzącą kobietę w jasnej marynarce i czarnej bluzce. Za nią znajduje się biurko z ekranem komputera, który stoi po prawej stronie, oraz drukarką i mikroskopem po lewej. Nad drukarką pojawia się duży niebieski napis z białym cieniem – Anna. Następne ujęcie to siedzący mężczyzna w zakładzie jubilerskim. W tle widać galerię z pierścionkami oraz złoty łańcuszek. W lewej części ekranu wyświetla się niebieski napis z białym cieniem – Paweł. W kolejnym ujęciu widzimy kobietę ubraną w czarną sukienkę w białą kratę. Siedzi ona na tle osób malujących gliniane zabawki. W lewej części ekranu wyświetla się niebieski napis z białym cieniem – Iwona. Po wypowiedzi kobiety pojawia się żółta plansza z niebieskim napisem – godzinę później. Takie od siebie czy… Od siebie. Od siebie. Oj, to zła aktorka ze mnie. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i myślisz o własnym biznesie, fundusze europejskie są dla ciebie, tak? Ja coś tam ogarniałam z tego. Coś widziałam. W kolejnym ujęciu z drona widzimy stojącego na zewnątrz mężczyznę. Ubrany jest on w czarną kurtkę i jeansowe spodnie. Za jego plecami widać schody i żółte ławeczki po prawej stronie. U góry pojawia się duży niebieski napis z białym cieniem Sękacz Mazurski. Z kolei po prawej stronie ekranu pionowo wyświetla się napis Giżycko. Przechodzimy do kolejnego ujęcia, kiedy to mężczyzna siedzi na tle upieczonych sękaczy i mówi. Pieczenie sękaczy jest u nas w rodzinie od wielu, wielu lat, w zasadzie kilku pokoleń. Potem ujęcie z lotu ptaka, infrastruktury z dużymi zielonymi kopułami i budynkiem. Po środku stoi kobieta w zielonej kurtce. U góry pojawia się duży niebieski napis z białym cieniem. Oczyszczalnia ścieków. Z kolei po prawej stronie ekranu, pionowo, wyświetla się napis Łukta. Przechodzimy do ujęcia kobiety w jasnej marynarce i czarnej bluzce. Za nią znajduje się biurko z ekranem komputera, drukarką i mikroskopem. Chciałam tak zawsze być super bohaterką, tak? I zmieniać świat na lepsze. Następnie ujęcie z drona pokazuje stojącego mężczyznę na chodniku. Za nim budynek kamienicy. U góry pojawia się duży niebieski napis z białym cieniem – Złotnik. Z kolei po prawej stronie ekranu pionowo wyświetla się napis – Ełk. Przechodzimy do ujęcia siedzącego mężczyzny w salonie jubilerskim. Zawodu złotnika uczyłem się u mojego taty. No może nie bił po łapach, ale no był surowy na pewno. Żeby być konkurencyjnym, potrzebowałem zakupić maszyny. W kolejnym ujęciu z drona widzimy stojącą na trawniku kobietę. Za nią dwupiętrowy budynek. U góry pojawia się duży niebieski napis z białym cieniem Fundacja Arche. A po prawej stronie ekranu pionowo wyświetla się napis Gołdap. Kobieta mówi na tle grupki siedzących za stołem osób malujących gliniane zabawki. Fundacji znalazłam się przypadkowo. Od razu pokochałam tych ludzi, ideę. Następne ujęcia prezentują kobietę w jasnej marynarce, po niej mężczyzna na tle upieczonych sękaczy i ponownie kobieta w jasnej marynarce. Projekt zakładał budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Jeszcze raz. Na czym ja skończyłem wtedy? W pewnym momencie musieliśmy zmodernizować nasze maszyny. To wiadomo, wiąże się z pewnymi kosztami, głównie finansowymi. To jest tak, my odprowadzamy teraz czyste ścieki, czystą wodę. Nie mamy kar naliczanych, a to też się przekłada na koszty, które później ponosiliby i również mieszkańcy. W kolejnym ujęciu widzimy mężczyznę w zakładzie jubilerskim, kobietę na tle grupy siedzących za stołem osób malujących gliniane zabawki. Po niej kolejnym ujęciem jest mężczyzna udzielający wywiadu w zakładzie jubilerskim. Dalej kobieta w jasnej marynarce, za plecami której jest biurko z komputerem, drukarką i mikroskopem
oraz mężczyzna na tle sękaczy. W tamtym czasie nie było zbyt dużo pieniędzy na te cele i tutaj weszły fundusze europejskie. Całe na biało. Zrobiliśmy to. Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej zaczęłam pomagać ludziom i wreszcie czuję, że to, co robię, naprawdę ma sens. Dobra, lecimy. Jeszcze z piętka trochę. No. Kupiliśmy maszyny, staliśmy się konkurencyjni. Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur biorę. Warto po nie sięgnąć. Pojawia się żółta plansza i wyświetla się napis. Łatwiej po nie sięgnąć, niż o nich mówić. Napis znika i widzimy wstającego mężczyznę z zakładu jubilerskiego. Mężczyzna obraca się na krześle i wstaje. Ale powiem ci, że aż się normalnie spociłem, nie? Po tym pojawia się niebieska plansza i wyrysowuje się żółtym kolorem znak hashtag i duże litery UE. W animacji do żółtych liter dołączają kolejne. Tym razem białe litery, tworząc napis Fundusze Europejskie. Kolejne przejście animowanych, rozszerzających się koliście fal odsłaniają białą planszę z napisem Departament Koordynacji Promocji. W kolejnej linii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Poniżej ulica Głowackiego 17, 10 447 Olsztyn. Kolejna linia z napisem www.funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl. U dołu ekranu znajdują się oznaczenia unijne, flaga polska oraz logo Warmii i Mazur.